$5 z podpisem Antoniego Kochanowskiego, numeracja pięciocyfrowa, egzemplarz oceniony przez nas na stan trzeci. Proszę Państwa, na stan trzeci z małą sugestią, iż możliwe, iż jest górna krawędź przycięta, ale to zaraz popatrzymy jeszcze na ten bank. No proszę zobaczyć w świetle bocznym, nie widzimy tutaj jakichś śladów prasowań, także tutaj te zgięcia, przegięcia, garby ich są dobrze widoczne. Banknot jest, jak widać, naturalnie obiegowy, nie mocno zmęczony tym obiegiem, choć ma swoje takie żelazowe wykwity w papierze, ale to już kwestia być może nabyta w efekcie późniejszego przechowywania. I jednocześnie widzimy, że ten obieg, te linie zgięć miały swoje odzwierciedlenie na krawędziach tegoż banknotu. One są takie nie do końca równe. Natomiast górna krawędź na tym banknocie w moim odczuciu lekko odstaje jakby od tejże oceny, plus delikatnie w lewym górnym narożniku jakby ucieka z lekką taką zadrą w górę. Chociaż ona jednocześnie jest taka lekko też podniszczona, także tutaj zaznaczyliśmy prawdopodobnie, gdyż mam wrażenie, że jest zarówna w odniesieniu do innych krawędzi tego banknotu. Proszę porównać samodzielnie. Dolna też tutaj jest równa, ale taka trochę równa inaczej. Nie upieram się przy tym, proszę Państwa, to jest do Państwa własnej oceny. Ja tylko sugeruję, że tutaj mogło się coś dziać. A żeby tą sugestię jeszcze jakby odnieść do konkretów, to weźmy inne egzemplarze pięciotalarówki. Tą włóżmy w jej folijkę. Tutaj mamy jakieś dwie inne sąsiednie boczne. Jedna z najładniejszych, jak ostatnia, to oferowana Sobolewskim. Weźmy jej poprzedniczkę, numer 5032. Widzimy, że one wymiarem są dokładnie takie same, czyli zgrywając ramki, zgrywa nam się również szerokość. Weźmy jeszcze jedną jakąś poprzednią, czyli numer 5030. Proszę Państwa, mamy to samo, czyli ona nam tutaj pasuje rozmiarem. Natomiast tą przedmiotową, której ta krawędź wydaje mi się za prosta, jeśli zgramy z tymi, to proszę zobaczyć. Wezmę jedną, żeby to było lepiej widać. Widzą Państwo u góry mały brak i to tylko u góry. Czyli zgrywamy ramkę. Jeśli zgrywamy ramkę, to dół się nam też idealnie z krawędzią zgrywa. Natomiast z góry jakby brakuje. Można to porównać z drugim jeszcze egzemplarzem. Chociaż tutaj nie ma sensu, bo te dwa wykazywały dokładnie te same cechy porównywane wcześniej, ale proszę bardzo, ramkę zgrywamy, dół się nam zgrywa ponownie, góry brakuje. Także tutaj ewentualna sugestia, fakt do zaznaczenia z naszej strony, że możliwe, że przycięty, możliwe, że kiedyś, nie wiem, przechowany w jakimś klaserze, w którym był na przykład wklejony i przycięty, albo przycięty dla wyrównania, czy chociażby zniwelowania jakiejś niedoskonałości krawędzi, tak jak na przykład mieliśmy taki egzemplarz, o, wyjmowany tutaj dwutalarówki wcześniej, pokazywany, piękny, naturalny, który był przechowywany w klaserze starego typu, z klaserze znaczkowym, ma niedoskonałości na górnej krawędzi i niewykluczone, że porównajmy dwójkę z piątką nawet, proszę bardzo. I tutaj, no, nie mam jak operować, bo ta jest luźna, nie chcę jej uszkodzić. Proszę Państwa, tak, porównywanie, tutaj ramka nam się zgrywa, z dwójką, o, widzimy, też jest po prostu trochę mniejsza, czyli niewykluczone, że kiedyś tą piątkę, nawet w dawnym zbiorze, bo widzimy, że to nie jest świeże cięcie, ktoś ją mógł lekko przyciąć. Poza tym, proszę Państwa, mamy do czynienia z bardzo poprawnym egzemplarzem, pieczęcie pięknie widoczne, to co już pokazywaliśmy wcześniej tutaj w świetle bocznym, naturalna kredka z epoki na wielu talarach, widoczna również tutaj. Proszę Państwa, zdecydowanie i tak polecamy naprawdę wizualnie ponadprzeciętną sztukę pięciotalarówki, niekonserwowaną jako taką, czyli nie będącą egzemplarzem, który zatracił cechy naturalne, natomiast jedyna naturalność, która w moim odczuciu zauważalna i wysoce prawdopodobna, to przecięcie tejże krawędzi.